Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Dzisiaj sprawdzimy, jak spisuje się w praktyce Mustang RTRX, którego mam tutaj wymaksowanego w klasie A. I pokrótce powiem wam, co myślę o tym samochodzie. Przede wszystkim bardzo fajnie się prowadzi. Dość dobrze skręca, ma mocne nitro. I w zasadzie tyle. Jest wymaksowany w klasie A. Nie ma jakichś tam konkretnych części, zaraz wam pokażę, co w nim mam. Zrobiłem sobie go na pościgi głównie, ale zobaczymy, jak się spisze na wyścigach. Pierwsza trasa, jaka mi się wylosowała, to Construction Road. I zobaczcie, jakie mam tutaj części. Profesjonalne opony i jakieś tutaj zawieszenie uliczne i hamulce uliczne, bardzo słabe. Mam tutaj moc uniku awaryjnego, wymaksowaną praktycznie. Jest to mój taki samochód do odpychania radiowozów. No i właściwie tyle. Zrobiłem sobie go na zielono. Zobaczymy, jak się spisze naprzeciwko Porsche GT2 i GT2 996. O, ktoś tu jeszcze przyszedł w Pagani Zondzie Cinque oraz Lamborghini Estoque. Sprawdźmy. No i dobrze, zaczynajmy. Jeden z krótszych, a jak nie najkrótszy, wyścig w Need for Speed World, czyli Construction Road. Ojej, będę używał wszystkich możliwych atutów tego samochodu, czyli po prostu mocnego nitra. I zobaczymy, czy uda mi się wygrać. No tutaj, to nie jest klasówka, więc różne mamy tutaj samochody. Ale RTRX, myślę, że się jakoś tutaj spiszę. No nic, ja też użyję nitra, co mi tam. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajny efekt dymu po bokach, który ja strasznie lubię. Ojej. Powiem wam, że ten samochód fajnie się prowadzi, tylko trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. On zaczyna skręcać dopiero jakby później, w drugiej fazie skrętu. O. Tak jak zupełnie łapie przyczepność przy skręcaniu, jak Renault Megane RS. O, jak Meganka, dokładnie. Oj, nie uda mi się tutaj chyba dobrego wyniku zdobyć, dobrej pozycji. Niestety zostałem pokonany przez większość. Zabrakło mi chyba przyspieszenia, nie jestem pewny. Osiągnąłem 301 km na godzinę, ktoś tutaj osiągnął nawet 348 km na godzinę. A Porsche'awka i tak pojechała szybciej. Więc troszeczkę mi tutaj brakuje tego przyspieszenia, tak moim zdaniem. Tak na czuja mogę to stwierdzić. Dzisiaj mamy klasówkę na Country Club. Zobaczmy, jak mi tutaj pójdzie. I moimi przeciwnikami są Nismo oraz Valentino Balboni. Startujemy! Jako ciekawostka na temat tego samochodu, jest to stworzona wersja specjalnie dla teamu NFS i przerobiona właściwie... kurde, jestem szybszy od tego? Od Nismo? Aha, bo ja wystartowałem z nitrem, no tak. A Nismo nie ma nitra przecież. Ale zobaczcie, na prostej nawet Nismo nie może mnie dogonić? Dziwne. Ciekawe, co on ma tam za części, chyba jakieś słabe albo coś. Nie wiem, w każdym razie początek naprawdę tutaj ładnie opanowałem. Ha, dziwna sprawa. Także jest to właściwie samochód teamu NFS, stworzony do driftowania. No, ale mamy niestety peszek, bo w Wordzie nie ma driftów. Chociaż są jeszcze inne samochody driftowe. Oj, nie wiem, czy ja się tu przycisnę. Przyhamujemy, żeby nie blokować się wzajemnie. Może uda mi się tego Nismoka dogonić, chociaż na prostych widzieliście, że później zaczął mnie doganiać i zobaczcie, teraz się oddala ode mnie. Ale ja widzę, że mam szansę, ponieważ mam lepsze prowadzenie niż Nismo. O, i patrzcie. Ach, nie udało się. Nie udało się ładniej złapać tego zakrętu. Myślałem, że Nismo ma tendencję do zarzucania, kiedy ląduje na nierównej drodze, na nierównej powierzchni. Cholera, mam tylko 318 km na godzinę prędkości maksymalnej w klasie A. To nie jest dobry wynik, naprawdę. Inne samochody te prędkości osiągają tutaj znacznie większe. Mam na myśli oczywiście GT2 996. Nie wspomnę już o innych tam samochodach. Chyba nawet Murcielago Super Veloce lepiej tutaj wychodzi pod względem prędkości maksymalnej, chociaż nie chcę was skłamać, ten samochód, tamten samochód też nadaje się bardziej do klasy S. Ok,
Okej, co do samego jeszcze RTLX-a, jest to przeróbka wersji Mustanga GT500, ale nie jestem pewny, z którego roku przeróbka. Dlatego wam nie będę o tym mówił, żeby nie skaleczyć. Dobra. Widzicie, że zaczęły się trochę zakręty i Nismo delikatnie się zbliżyło. Nie jadę zbyt dokładnie, koszę i spadaj! Haha, pięknie! Ładnie mnie wyprzedziło Valentino Balboni. No to mam kolejnego przeciwnika. Valentino Balboni również bardzo fajnie jeździ. Ten samochód świetnie skręca. Przynajmniej, no, znaczy nie ma jakiegoś tam koksiarskiego skrętu, ale bardzo fajnie się prowadzi, bardzo przyjemnie. I przy tym ma dość dobre przyspieszenie. Chyba nawet trochę lepsze od mojego Mustanga, ale nie jestem w stanie stwierdzić. Musiałbym zrobić jakieś porównanie. Albo coś w tym rodzaju. W sumie ciekawa sprawa. Żaden z tych samochodów nie ma tutaj mocnego nitra, dlatego i ja będę jechał nie używając power-upów. Tej nienaturalnej przewagi w Wordzie, która jest po prostu taka niefajna i nigdy mi się nie podobała. No ale jak ktoś tam używa dużo tego nitra, no to ja też wtedy oczywiście ciskam ile się da. Nismo powoli depta mi po zderzaku, ale ja też doganiam Valentino Balboni. Okazuje się chyba, że ja po prostu mniej tracę prędkości na zakrętach niż Lamborghini, który jedzie z przodu. Natomiast z tyłu, zobaczcie co się dzieje. Wyprzedza mnie Nismo dzięki swojemu lepszemu przyspieszeniu i prawdopodobnie lepszej prędkości maksymalnej niż w moim przypadku. Zdecydowanie, tak myślę, że jest lepsza. A, dodam sobie okrążenie. Mam szansę ich wyprzedzić, mam szansę wygrać bez power-upów. Nie licząc oczywiście dodania kolejnego okrążenia. Widzę, że tutaj ci zawodnicy się będą między sobą bili. O, czy się zmieszczę? Zmieszczę się. Świetnie, ale niepotrzebnie Valentino Balboni używa nitra. Naprawdę prowokuje mnie, abym użył prawdziwej mocy RTLX-a. Chociaż to nitro tak naprawdę niewydłużone, ani nie ulepszone pod względem mocy nie jest aż tak dobre, jak mogłoby się zdawać. To jednak dałoby mi, no myślę, że sporą przewagę podczas przyspieszania tutaj. Zaskoczony jestem, jak Nismo odbudowało swoją pozycję po tej dość konkretnej stłuczce na rondzie. No dobra. Spróbuję dogonić Valentino Balboni. To nie będzie łatwe zadanie. Zobaczcie. Cały czas utrzymuje prawie tą samą odległość. Teraz mam szansę. Teraz jest ten czas, kiedy mogę odbudować swoją pozycję. Zobaczcie. Lamborghini Valentino Balboni rozbiło się o ściany. Troszeczkę się przybliżam. Czuję to. To jest moja szansa. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Doganiam Lamborghini. Tak! Chodź Lamborghini. Chodź tu. O nie. Powinienem teraz użyć nitra, wiem, ale... Słuchajcie, ja się zbliżam do tego samochodu. Może jest jeszcze cień szansy. Ale będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko dogonić ten samochód. Niestety... Nie pozwala mi na to prędkość maksymalna, która chyba w Valentino Balboni wynosi ponad 330 km na godzinę, tak uważam. Nie pamiętam zbyt dokładnie. Ale słuchajcie, za chwilę ostatnie metry, ostatnie zakręty, ostatnie proste tego wyścigu. Trzeciego okrążenia. Czy uda się pokonać Lamborghini Valentino Balboni? Nie! Ach. Chociaż Nismo, nie! Cholera! Nie udało się. W klasie A niestety
RTRX nie jest zbyt dobrym samochodem. Zobaczcie, Valentino Balboni osiągnęło prędkość nawet 354 km/h, Nismo aż 350 km/h, co w przypadku mojego RTRX-a, który osiągnął tylko 318 km/h, nie jest dobrym wynikiem. Niestety, na trasy typu Country Club, Mustang, RTRX myślę, że się nie nadaje. Okej, okay, kolejny wyścig, Paradise Hotel, jeden z moich ulubionych. I ojej, pojedynkuję się z Pagani Zondą Cinque. I to jest bardzo niewdzięczny wyścig. Tutaj mamy już ruch uliczny. Oj, co się dzieje? Tego to ja nie lubię, o nie. No dobra, ale jak chce się bawić, nie ma sprawy. Szkoda, bo chciałem sobie przetestować trochę RTLX-a. Ale dobra, powiem wam przy okazji. Ha, myśli, że jest taki cwaniak, co? Ale nie wie, że ja umiem wymijać trafiki. Ha, ha, ha. I teraz może przepieprzyć za to. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj na ten wyścig właśnie lepiej spisuje się Pagani Zonda Cinque albo FK, z tego powodu, że te samochody dużo bardziej są responsywne od mojego Mustanga. Chciałem powiedzieć Bossa. Tutaj no, lepszy jest jednak samochód, lepiej skrętny, no fuck, lepiej skrętny niż mój Mustang. Chodzi o to, żeby skręcały szybciej, były bardziej responsywne, bardziej takie agresywne w skręcie, o, mogę tak to ująć, bo Mustang jest taki bardziej ospały, wiecie? O, nienawidzę trafiać w ten kosz. Ale Pagani Zonda Cinque, no ciekawy jestem, czy odrobi te straty. Taki cwaniaczek był, wrzucał mi magnesy na ruch uliczny. No bo jednak tutaj posiadanie takiego power-upa jest dosyć korzystne, z tego względu, że jest tu od cholery trafików. Ale chyba trafił na kamień, ponieważ ja naprawdę lubię się bawić z tymi trafikami, używając magnesa. Czasami nawet na zakrętach posiadanie magnesa na sobie jest bardziej korzystne przy wymijaniu trafików niż gdy się go nie posiada, bo te trafiki skręcają w różne strony, a my po prostu sobie jedziemy i nie trafiamy praktycznie na żadnego, więc jest absolutnie fajna sprawa. No i zobaczymy, czy będzie mu łyso na końcu wyścigu, a ten właśnie dobiega końca. Dodałbym jeszcze jedno okrążenie, żeby całkowicie go zmielić z błotem. No ale no niestety, na tym wyścigu taki pojedynek między Pagani Zondą Cinque nie będzie zbyt dobry. Nie da wam takiego może pełnego obrazu, czy ten samochód nadaje się bardziej na kręte trasy. On w moim garażu nie jest jakimś samochodem, który bym wybrał do rywalizacji w wyścigach. A tak jak mówiłem, zrobiłem go sobie na pościgi i jakoś sobie tam daję radę. Oczywiście, gdy próbujemy się zderzyć z radiowozem, no to jest problem, bo samochód zdaje się jest bardzo lekki. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. No i kolejny wyścig to jest Lions and Highway 201. Moim przeciwnikiem jest korweta karbonowa. Świetnie stunigowana częściami Ultra, posiadająca statystykę 705 punktów. I zobaczcie, jest prosta i korweta już mnie ładnie wyprzedza. No nie ma opcji, żeby ten samochód mnie tutaj nie wyprzedził, nie zgubił. Za chwilę będzie strasznie długa prosta koło stadionu i tam to już będzie masakra. Jedyną moją przewagą i właściwie największą jest prowadzenie. Niestety korweta karbonowa prowadzenia praktycznie nie ma, ma na pewno dużo gorsze niż mój RTRX i tym mogę sobie nadrobić na końcu wyścigu. Korweta karbonowa na tym tuningu może jechać ponad 350 km/h, gdzieś około 353 albo 4 km/h i na pewno taką prędkość właśnie ta korweta w tym momencie osiąga i musi niestety robić wallride'a w tym miejscu. Ja nie muszę. Nie będę też używał nitra, żebyście mieli pogląd, jak to będzie wyglądać. Widzieliście na samym starcie, co się działo. Nawet użyłem perfect starta, a ta korweta i tak mnie później po prostu pięknie dogoniła na prostej. Ale zobaczcie, co się dzieje teraz. Teraz korweta musi
ostro hamować, bo tutaj są zakręty, na których mój RTLX ją dogania. Ale czy ostatnie metry zdecydują o mojej wygranej? Zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzymajcie kciuki. O, pięknie wyjechała, normalnie mistrzowski kierowca. Opanować ten samochód w tak wąskiej okolicy to jest nie lada wyczyn. 349 km na godzinę. Niezbyt dobry wynik, myślałem, że pojechała więcej. Ojej, co ja zrobiłem? Reputację chciałem kupić. No tak. Kupimy jakąś, znaczy weźmiemy jakąś kartę. 10 molochów wygrałem, całkiem nieźle. To teraz chodźmy na jakiś pościg, ucieczkę drużynową, whatever. No i sprawdźmy, jak z policją poradzi sobie mój RTLX na trasie High Stakes, czy na ucieczce drużynowej High Stakes. Sprawdźmy pierwsze zderzenie. Wow. Niefortunnie niestety, z tego powodu, że źle tutaj wjechałem, ale... BOK! To się nazywa wypierd. No dobra, ale spróbujmy kogoś uderzyć normalnie, czyli w tył radiowozu i zobaczymy, jak RTLX sobie z tym poradzi. To nie jest dobre miejsce, bo tu są kolczatki! O, udało mi się ominąć. Za chwilę będzie blokada, na której powinienem trafić w tyłek radiowozu i sprawdzimy sobie... O Boż. To żeby ten z tyłu popchnął, ale widzieliście teraz trafika, nawet ciężko było zramować, prawda? W przypadku na przykład cięższych samochodów nie ma takiego problemu. Pach, ciężki SUV. Ledwo udało mi się wydostać. Przedostać przez tą blokadę, naprawdę. Dlatego właśnie wyposażyłem sobie tutaj te uniki awaryjne. Wymaksowałem je chyba najbardziej jak się da. Z tyłem zwykłego radiowozu poradził sobie całkiem dobrze. O, mam. Chcą mnie tu osaczyć. No kurde, czemu mi rośnie... Czemu mi rośnie to łapanie, skoro ja cały czas się poruszam? No to jest takie głupie. Jedziesz prawie 200 na godzinę, a oni ciągle cię łapią. Nie wiem, dlaczego tutaj tak zostało to zrobione, ale to było wprowadzone po pewnym patchu w Wordzie. Kiedyś tak nie było. Yo! Kiedyś tak nie było, kiedyś policja była dużo bardziej łagodniejsza, no ale wtedy z kolei wszyscy narzekali, że jest zbyt łagodna i łatwo ją po prostu zgubić, a raczej ciężko jej nie zgubić. Znaczy ciężko ją... No tak, nie zgubić, dobrze powiedziałem. Tak? Kurde. Chyba tak. Nieważne. Żyję jeszcze mojej wspaniałej mocy, zobaczcie. Yeah! Poleciały SUVy. Jeszcze został mi jeden unik awaryjny, mam nadzieję, że na końcu będzie sporo tych policjantów. To ich wszystkich sobie tu rozpieprzymy. Tu były SUVy, ale ten przyjaciel z przodu chyba wszystkich pozałatwiał. I nie sięgł. Udało się ukończyć. No nie powiem, że ten samochód jest zbyt dobry na pościgi z tego powodu, że jednak po prostu przy zderzeniu z radiowozem jest bardzo ciężko. Okej, okay, pojedziemy sobie jeszcze drag. Moim przeciwnikiem będzie Audi R8 5.2 z jakimiś tam skillami dragowymi, ale tymi, które możemy kupić w sklepie. No i mój RTLX posiadający lepsze nitro niż właśnie R8. Sprawdźmy to. O, wow. Tutaj widać jednak zdecydowaną przewagę tych skillów dragowych. Wow, jestem pod wrażeniem nawet tej R8. Nie spodziewałem się, że tak ładnie wystartuje. To było dobre, naprawdę. To mi się podobało. Podoba mi się to, że właśnie taki samochód niepozorny potrafił wygrać z samochodem o lepszym nitrze. No i widać tutaj też przewagę wozów, które mają po prostu lepsze przyspieszenie. Niestety, mimo że RTLX jest muscle carem, nie posiada w Wordzie aż tak dobrego nitra, przepraszam, aż tak dobrego przyspieszenia, jakby mógł na to wskazywać chociażby wygląd tego samochodu, który moim zdaniem miażdży. Zauważcie, że tutaj z boku nie mamy szyb.
tylko mamy szybę jedną z przodu, jak przystało na samochód drifterski. Chodźmy zobaczyć teraz do dealera samochodowego, ile kosztuje Mustang RTRX i czy opłaca się go kupić. Ha! No moim zdaniem, jeśli chcecie wygrywać, to raczej nie. Zobaczmy, czy on w ogóle jest dostępny. Nie jest dostępny u dealera samochodowego, ale on na pewno kiedyś jeszcze wróci i będzie można go zakupić. On jest pod marką Ford, dobrze spojrzałem? Nie jest to żaden jakiś tam unikalny samochód. Ej, co ja zrobiłem? Nie jest to żaden jakiś tam unikalny samochód. Można było go kupić jakiś czas temu po prostu za boosty. On jeszcze nigdy za kasę z gry nie był dostępny i myślę, że może nie w niedługim czasie będzie nawet za IGC dostępny, bo powiem wam, że no jak widzicie, nie jest to aż tak dobry samochód, jak mogłoby się wydawać, tak? Kiedyś zresztą był to naprawdę najlepszy samochód, równy osiągami z Porsche GT, Porsche 911 GT3 RS 3.8. I te samochody naprawdę ze sobą rywalizowały pod względem osiągów. No ale teraz czasy się trochę zmieniły i w Wordzie królują inne samochody. A RTRX został takim, no, ciekawym samochodem. Można nawet powiedzieć, że do szpanu, bo moim zdaniem wygląda przekozacko. I nie jest taki przesadzony w wyglądzie, prawda? Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną w tym, można powiedzieć, przeglądzie w praktyce. Po prostu sprawdzaliśmy, jak w praktyce sprawdza się Mustang RTRX. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hej!